dniu dzisiejszym, 7 lipca, około godziny 9:25, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym zderzeniu czołowym dwóch pojazdów, samochodu ciężarowego z samochodem osobowym, na drodze wojewódzkiej pomiędzy Dzierżoniowem a miejscowością Uciechów, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, iż w kierunku Wrocławia w celu uniknięcia zderzenia czołowego znajdował się samochód ciężarowy przewożący beton, natomiast po drugiej części jezdni w rowie w kierunku Dzierżoniowa znajdował się samochód osobowy. Oba pojazdami kierowali tylko i wyłącznie kierowcy. Kierowca samochodu ciężarowego bez obrażeń sam wydostał się przed przyjazdem służb z pojazdu. Natomiast kierowca samochodu osobowego znajdował się w pojeździe, któremu pomocy udzielił przejeżdżający ratownik medyczny karetką pogotowia. Na miejscu zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym potwierdził dyżurnemu stanowiska kierowania zaistniałą sytuację. W chwili obecnej poszkodowany z samochodu osobowego jest opatrywany przez zespół ratownictwa medycznego Dzierżoniowa. Na czas prowadzonych działań droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Działania cały czas służb na miejscu trwają.